Buongiorno i Buenos Aires, witam was bardzo serdecznie moi diabelni przyjaciele w kolejnym odcinku z modnego przeglądu, czyli czegoś, co bardzo często mylę z modnym survivalem. No cóż, taka tutaj moja przypadłość. Wciąż jak widzicie jestem w cudownym świątecznym stroju, a modyfikacja, którą bym chciał dzisiaj omówić, to jest Musiccraft naszego polskiego autora. Dostaniecie oczywiście link do jego strony. A co tam tutaj Musiccraft? No nie, trudno się domyślić. Różne ciekawe rzeczy związane z instrumentami. Tu jeszcze powinna być jedna skrzynka, ale to za chwilę wam pokażę. Po pierwsze, muzyka przede wszystkim kojarzy się z gitarą. Tak więc, jak widzicie, modyfikacja dodaje nam... O, tu, dobra, to za chwilę wam pokażę. Cztery różnokolorowe gitary. Mamy tu gitarę oczywiście czerwoną, gitarę niebieską, zieloną i żółtą. Ups, dobra, żółtą. Zapytacie się, co to jest za skrzynka? A za chwilę wam powiem. Najpierw weźmy sobie gitarę do ręki. Weźmy gitarę do ręki. O, wzięliśmy czerwoną gitarę do ręki. Pyk, pyk, patrzcie. Genialnie to wygląda. Mogę zrobić sobie pyk, 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 rozwalić przy okazji drzewo, ale... To oczywiście nie jest cała modyfikacja, ponieważ kiedy naciśniemy G, pojawia nam się coś takiego. I teraz patrzcie. Tak, dokładnie, w tej modyfikacji jest dodane mnóstwo dźwięków, w zasadzie wszystkie dźwięki, wszystkie 12 dźwięków znanych w naszej skali muzycznej, które po prostu możemy sobie grać. I tak oczywiście działa każda z tych gitar, nie wiem jak to się odkłada, niestety. O, udało się odłożyć, no to już wiem. Okej. I z tymi gitarami wiąże się to magiczne pudełko. Boże, jak to zabrzmiało. To magiczne pudełko, które po angielsku zwie się amplifier, czyli wzmacniacz. Sorry, a to znaczy, że kiedy weźmiemy sobie taką gitarę, to ona ma dźwięk taki zwykły. Ale kiedy zrobimy klik na wzmacniaczu i znowu naciśniemy G, to patrzcie. Możemy sobie na przykład zagrać Panie Janie. Okej, pozwólcie, że teraz zagram wam solo F5 i gramy. Okej, dobra. To by było z tego solo. Odłóżmy też wszystkie gitary. Albo w sumie skasujmy to wszystko, żeby nam nie przeszkadzało. Tak, to był wzmacniacz. Odłożymy to do skrzyneczki, żeby nam nie przeszkadzało. I weźmiemy się do czegoś, co właśnie chyba przez przypadek rozwaliłem tabliczkę. Mianowicie instrumenty klawiszowe. Klawiszowe, tak. Jak widzicie, mamy tu ich ile? 5. To znaczy są organy, keyboard, pianino. Wielkie, nie, poczekajcie, bo to się różni. To jest pianino, a to jest fortepian, a tu jest jeszcze jakieś małe pianino. Zaraz zobaczymy dokładnie, o co w tym chodzi. Może chodźmy na plażę. Tu jest więcej miejsca, będzie lepiej widać. Mamy organy. Keyboard, to tak na disco polo ostatnio. No jasne, organy mniejsze od keyboardu. pianino, fortepian i małe pianino. Ojej, jakie słodziutkie. Zobaczmy, jak to brzmi, bo jestem sam bardzo ciekawy. Orzesz ty w mordę! Jeżeli jeszcze wam nie pokazałem tego, na pewno wam tego nie pokazałem, możemy włączyć sobie klawiaturę i w ten sposób możemy klawiaturą sobie grać muzykę. Tak brzmią organy, keyboard. No, też całkiem fajnie, ale jeszcze efekty można zmieniać. Świetnie, to naprawdę świetnie to brzmi. Nie spodziewałem się, że takie rzeczy fajne w tym keyboardzie. Tu co mamy? Pianino. Brzmi tak naturalnie. Grand piano. Co? Ale... Tak i... Brzmią generalnie tak samo, tylko to mi się bardziej podoba. I tutaj jakieś coś a la klawesyn. Czyli rozumiem, że tu po prostu mamy raz, dwa... chyba trzy skale, trzy oktawy. Tu są dwie, a na małym jest po prostu jedna. No cóż, całkiem ciekawie rozwiązana sprawa i bardzo ładnie wizualnie to wygląda oczywiście. To teraz odłóżmy i przejdźmy do czegoś, bez czego muzyka rozrywkowa by nie istniała, czyli... O tak, moi drodzy, perkusje. I tu też wam pokażę pewien paradoks. W ogóle pokażę wam jeszcze ksylofon, perkusyjne instrumenty. Mamy perkusję niebieską. Zobaczcie, jak to genialnie wygląda. To jest po prostu
idealnie zrobione, idealnie. Mamy czarną perkusję. I teraz patrzcie na ten paradoks. Na ikonce perkusja jest zielona, ale nazywa się yellow. Dlatego, o, to chciałem właśnie sprawdzić. Jeżeli postawimy zieloną, żółtą perkusję, zrobi się żółta i czerwoną. Oczywiście, żeby grać na perkusji, potrzebujemy pałeczek perkusyjnych. Kurde, no to E jest w tak złym miejscu. Ale dobra, zróbmy klik. Cyk, cyk. Okej. Perkusja to jest mój ulubiony instrument akurat, więc zobaczmy, jak to działa. Tu, 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 tu. Keyboard, czyli da się włączyć klawiaturę. Tu, tu, tu. Okej, to mi się naprawdę podoba. Tu, 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 tu. Okej, okay, metal da się grać, więc całkiem nieźle. To nie, w sumie pokażę wam tą jeszcze ostatnią perkusję. Ta była zielona, żółta, teraz jeszcze jest zielona, zielona. No dobra, kolorami się trochę różnią, ale to jest tak nieznaczne. Pyk i mamy zieloną perkusję. Perkusję wam pokazałem, tak więc je usunę. I przejdźmy jeszcze do ksylofonu. Nie wiem, czy wiecie, co to jest ksylofon. Ksylofon tak to wygląda. Jest podobny jeszcze do czegoś takiego jak wibrafon, tylko ksylofon jest po prostu... drewniany, wibrafon metalowy, albo jakoś tak. I tak to ładnie sobie brzmi. Włączmy klawiaturę i zobaczmy. Bardzo cichutko to jest, spróbuję to podgłośnić, ale tak sobie to fajnie brzmi. No i jeszcze jest ostatnia grupa instrumentów, które sobie nazwijmy to innymi, ponieważ no są i smyczkowe, i dęte. Ale jest problem, że nie mam pojęcia, jak się na nich gra. Nie wiem, czy tego autor nie dopracował, czy ja jestem po prostu taki tępy, że nie mogę tego znaleźć, ale mamy na przykład tutaj sobie saksofon, mamy sobie skrzypce, mamy sobie trąbeczkę i mamy coś a la wiolonczela, albo to jest chyba większe, to jest chyba kontrabas, kto to wie. Zobaczmy, jak to wygląda, jak się chwyci do ręki. Dobrze, czyli da się to zrobić. Aha, no tak, bo na tym się gra, na stojąco. Aha, czyli się da fajnie grać, dobra. Saksofon. I teraz nie wiem, co muszę nacisnąć, żeby na tym saksofonie zagrać. Naciśniemy wszystkie guziki po kolei. Klik, klik, klik. O, jest, H trzeba nacisnąć. O tak, moi drodzy, ten jazz, ten jazz. Dobra, czyli na saksofonie jednak się da grać, na to wychodzi, że po prostu defisto jest taki tempy, że tego wcześniej odkrył skrzypce. Jak wygląda defisto ze skrzypcami? O, jak słodziutko. Dobra, potrzebujemy na pewno smyczek. I zgadujemy znowu, co nacisnąć. Może V jak violin? Nie. B, N, M, L, LOM. Że wszystko naciskamy po kolei. O, czemu to wyrzuciłeś? Pyk, pyk, pyk. Pyk, no dalej, co mam nacisnąć, co mam nacisnąć? O nie, to na pewno. Szybko, bo się ściemnia. Jak widzicie, nie mogę znaleźć guzika, którym to się uruchamia. Tak więc wam tego po prostu nie pokażę. I mam jeszcze trąbkę. Naprawdę to E jest w bardzo niewdzięcznym miejscu. Trumpet? Nie, trumpet. G, H, G, F, O. I też nie wiem na co. O, udało się. I tak właśnie, moi drodzy, brzmi trąbka w Minecrafcie. Włączymy sobie tylko dzień. I tak, moi drodzy, właśnie wyglądają instrumenty z modyfikacji MusicCraft. Mam nadzieję, że wam się podobają, ponieważ mi się bardzo podobają, szczególnie perkusja. Bo perkusji, jestem po prostu miłośnikiem perkusji, sam gram na perkusji i te wszystkie klawiszowe instrumenty, ponieważ są bardzo ładnie dopracowane i naprawdę świetnie wyglądają, szczególnie organy. Szczególnie właśnie te organy.
Jeżeli sami umiecie tworzyć muzykę, to może zachęcam was bardzo, żebyście nagrali może coś za pomocą instrumentów umieszczonych w Minecrafcie. To może bardzo fajny efekt z tego być. To może być bardzo fajny efekt. Wiecie, o co mi chodzi. Moi drodzy, jeżeli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić, zasubskrybować kanał, zostawić komentarza pod filmikiem i te wszystkie pierdoły, które gadają pod każdym innym filmikiem. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!